Siema, siema, jestem RajeGplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Na Wschodzie. Oczywiście witam was w kolejnym odcinku. Jak widzicie, Pershing sobie spaceruje elegancko po gospodarstwie. To jest jedyny pies, który posiada aż dwie budy, więc fajnie. Dobra, ale dzisiaj zmiany, konkretne zmiany, ponieważ nasz Belarus przeszedł konkretny remont, który zaraz zobaczycie, dlatego jest pytanie, zasłoniłem sobie kamerką i tego nie widać. A dzisiaj ogólnie będzie akcja obornik, więc akcja orka, bo ostatnio był obornik, więc spoko. Teraz też wam coś pokażę, taką ciekawostkę, ponieważ sprawdźmy sobie, jak to wygląda w kalendarzu. Patrzcie, dziś jest ostatni dzień, kiedy mogę siać rzepak, a na polu leży dalej obornik. Ja muszę dzisiaj zasiać rzepak, dlatego jest godzinka 12:05. Ja mam pieniędzy troszkę mniej na koncie ostatnio. O, odpalmy sobie, może jakieś radyko country, może być dzisiaj spoko. Więc przez to muszę dzisiaj zasiać do 12, znaczy 12, o 18 maksymalnie już musi być zasiane, bo no bo po prostu lipa. Więc lecimy, tryhardujemy teraz, musimy zasiać rzepak na dwóch polach, chyba nawet na dwóch. Więc damy radę, jak to ostro wierzę. Dobra, przy okazji, jak MTC się zmienił, może już pokażę tak, o dobra, to jest ogólnie trzypek, bo ostatnio jeździłem sobie, może trochę tak się rozwalę, o, dokładnie. Jeździłem sobie ostatnio po wodę dla naszych krówek, w ogóle krówki się bardzo dobrze trzymają, już jest ich 6, więc super. Może nawet dzisiaj nie, ale w kolejnym odcinku pojedziemy sobie po kolejne dwie, bo przed zimą chciałem mieć około już tak z 16 sztuk, więc jeszcze dyszkę trzeba dokupić. Wiadomo, jak to działa. Marchewka oczywiście jest dowożona, cały czas tam na tym stoimy sobie, więc spoko. No i cóż, jakoś tam przybierają na tej masie, jakoś niedużo. 2 lata, młode rośnie i tak dalej, więc jeszcze to wszystko sobie ogarniamy. No dobra, jak zmienił się MTZ? MTZ, właściwie teraz to jest MTZ, kiedyś to był Belarus, więc proszę bardzo. Tak oto on wygląda. Dostałem od pewnego internauty projekt, który troszkę przerabia naszego Belarusa na MTZ-a. Doszło mu minimalnie troszeczkę koni, oczywiście nowa maska z siateczką, elegancko to sobie to wygląda, obciążniki i troszeczkę zmieniłem kolor felg, znaczy obciążniki były, ale zmieniłem kolor felg ogólnie, no i kolor dachu też jest inny delikatnie, więc wygląda sobie całkiem spoko. O Boże, tam coś się zatopiło, nie patrzcie na to, nie patrzcie, ja to muszę poprawić. No i tam przed mamy pług IMT, oczywiście nasz 756,40. 40, więc oczywiście dzisiaj będziemy sobie działać tym zestawem, więc nie ma co zwlekać. Odpalamy w ogóle, to jest chyba nawet z tego co wiem, jest tutaj nawet, tak, mamy otwierane simpliki, więc super, tego chyba nie było wcześniej, także fajna ruchna sprawa. No i dobra, i ruszamy sobie, ogólnie tak, troszeczkę już sobie porałem, potestowałem sobie całość, jak to wygląda. No i powiem wam, że całkiem spoko sobie radzi ten traktorek, co by nie było. Czekajcie, sobie troszkę podgłośnię giereczkę, o, super. Więc całkiem spoko sobie radzi. I dzisiaj będziemy sobie oczywiście robić orkę, nie? Orka taka dosyć fajniejsza, bo jedziemy na takie dalekie pole. Ogólnie pojedziemy sobie ja mogę sobie tamten wyjechać, no ale dobra, mniejsza. Chcę dzisiaj zabrać 3 pola. Czy się uda, nie wiem, zobaczymy. Raczej planuję tak docelowo 3 testaki w maksie, a chciałbym zrobić no Z2 tak na odcinku, nie? Więc zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że w miarę jakoś fajnie. I dobra, teraz tak, pojedziemy sobie teraz trochę tak inaczej. Pojedziemy sobie tędy, bo to jest jakby trochę taka droga niby tego pana, co tu mieszka, ale nie do końca, ponieważ ona prowadzi sobie tam na drogę, więc taka półpubliczna ją traktuje. Powiedzmy, że żyje w dobrych relacjach tutaj Z panem sąsiadem, takim trochę odległym, i mogę sobie jeździć gdzieś tędy na te jego, przez to jego drogę na pola, tak? Bo tak się powiedzmy mówiłem. Więc spoko. No jak mówię, chciałem ogólnie, żeby już obornik wywodzić jakiś, już tak wiecie, ładnie, jesienne czasy, po prostu wiecie, liście jakieś złote już są. No ale niestety liście pojawiły się dopiero w środku jesieni, takie złote, więc musimy sobie niestety troszeczkę poczekać na to, ale spokojnie. Teraz skupiam się tylko na tym, żeby po prostu ogarnąć obornik, znaczy obornik, żeby ten obornik przeorać, skultywatorować to nawet można, albo pobronujemy, nie wiem, no i zasiać jak najszybciej rzepak, po prostu. Rzepak jest moim priorytetem na ten moment. Chciałem szybko to zrobić, zanim się ten skończy dzień. Myślę, że da radę to zrobić, co by nie było. Więc szybko orka, jeszcze na świeżo właściwie wyrąbać się
I tak naprawdę może być taki trochę siew bezorkowy, ale z orką jednego dnia da radę zrobić. Więc skoro, no mówię, skoro da się zrobić siew bezorkowy jednego dnia, to my zrobimy dzisiaj siew orkowy jednego dnia, po prostu. Także teraz odcinki będą lecieć tylko pod siew z rzepakiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że się też jakoś spodoba. Ogólnie pług mega fajny zestaw, dziś naprawdę kozacko to wygląda. Bardzo się jaram tym, że mam dzisiaj przyjemność tym MTZ-em sobie pojeździć. I to jest bardzo dobry pomysł na remoncik, bo wygląda teraz troszeczkę inaczej, nie? Więc naprawdę fajniuchna sprawa. I dziękuję jeszcze raz tutaj koledze, który mi podesłał tą konfigurację taką fajną. Więc dzięki serdecznie jeszcze raz. Troszeczkę inaczej i lepiej to wygląda, nie? Bo tamten był spoko, ale on był taki, wiecie, bordowy. Mi troszeczkę ten bordowy tak przeszkadza delikatnie, jakoś mocno, ale troszeczkę. No a tutaj jest taki czerwony konkretny, no i fajnie wygląda z tymi nowymi naklejkami. Już nie czuję tak trochę tych tego rosyjskiego, tego tak jest już fajniej. Dobrze to wygląda teraz. Też na pewno po prostu jest trochę inaczej, nie? Co by nie było, więc jakaś zmiana zawsze na plus, nie? Skoro już remontujemy maszyny, to remontujemy, nie? Trzypek dostał kabinę, więc czemu by nie zrobić nowej maski w Belarusie, a raczej już w MTZ-cie. Zawsze się tym myliłem, więc teraz mówię MTZ po prostu. Będzie MTZ i trzypek, no więc fajnie. Oczywiście w przyszłości planowany zakup kombajnu, ciągnik i ścianie, może po sezonie, jak mi się zaczną krowy zwracać, wtedy pomyślę nad takim traktorkiem, a chciałbym i mam konkret pomysł na ciągnik kozacki. Dlatego też trzypeka wtedy wymontujemy tura, po prostu nie będzie potrzebny, my go sprzedamy gdzieś, no i do tego nowego ciągnika będzie tur, więc to będzie taki typowy ciągnik oborowy, który będzie mi gdzieś tam pomagał na gospodarstwie, nie? Tak troszkę bardziej. A trzypek będzie taki, wiecie, do wożenia, do oprysków, jakichś takich różnych pierdółek, nie? Dobra, jak my to będziemy orać? Ogólnie tak. Wjeżdżamy sobie od miedzy po prostu tutaj, w tym miejscu. Ja sobie to powoli zajadę. I opuszczamy po prostu pług, lecimy, wiadomo. Oramy teraz, że tak powiem, na ten, na tą miedzę, nie? Przerzucamy tą ziemię. Więc powinno pójść to spoko w miarę. Idzie? Idzie, oczywiście, że idzie. Elegancko, 4 skiby i 4 ślady. Można oczywiście. Ogólnie bardzo chciałem właśnie używać tego IMT, ponieważ IMT jest dobrze wyskalowany i ślady po prostu się zgadzają z tym wszystkim. O, to widzimy troszkę ta tekstura 360 trochę się sami lubi bugować, ale no, jakoś tam to aż bugować. No tak to działa po prostu, jest dokładnie, nie? Więc spoko. Więc no, git. No i też na przykład jak pomyślałem nad pługami, to myślałem nad grudziądzami. Ale myślę tak, no grudziądza raczej każdy używa gdzieś tam, a powiedzmy ja chciałem troszeczkę pójść w inny styl. A może tak będziemy jeździć właśnie dzisiaj. Chciałem pójść trochę w inny styl i ten IMT naprawdę mi się spodobał na tym realnym gospie, więc po prostu go wziąłem tutaj, bo po prostu będzie fajnie pasowało, nie? Jak mówię, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby to pole zrobić i pojechać tam sobie pod dom, gdzie mieliśmy lucernę, tam obok tego, nie? Ogarnąć to, więc tam będzie ogólnie zasiany rzepak. I koło domu będzie rzepak zasiany, co nie? Więc to jest takie, to co chciałem zrobić po prostu. Dwa pola już ogarnąłem sobie, czyli tamte dwa. Jedno i drugie tam co było, ja może tak pokażę tutaj. 117 i 155 są już zaorane całe, więc mam ten luzik. A, przy okazji wam pokażę, jak poszło mi precyzyn. Jak zrobiłem sobie tutaj ten azot cały, nie? Jest to już na zielone, tu jest na zielone, tu jest na zielone i tu jest żółte, i tu jest żółte i tu jest tak po pół żółte, więc te jakby cztery pola będziemy musieli jeszcze trochę dowieść, a tu dam taką maksymalną dawkę i zobaczyłem, że jest spoko. Dużo obornika się pozbyłem, przez to mam teraz po prostu trochę jakby więcej miejsca na kolejną falę obornika, bo tam tego było naprawdę, nie wiem, 49 tysięcy chyba, a teraz mamy aktualnie ile? 9 tysięcy, no więc właściwie na luzaku 40 ton sobie poszło, że tak powiem, co nie? Więc dobrze, że tego już tu nie mam i to do kolejnego sezonu powinno wytrzymać raczej czegoś, nie? Na razie obornik wystarczył. I teraz tak, dostałem info od chłopaków z Discorda, których tutaj pozdrawiam serdecznie, chłopaków, którzy powiedzieli mi, że wapno i obornik razem się w tym samym roku nie rzuca, nie? Nie rozrzuca. Więc oczywiście to rozumiem jak najbardziej. I teraz tak, czy jeżeli na przykład robimy tak, że co roku rozrzucamy raz to, czyli powiedzmy jakoś dzielimy się po polach. Podzielić się po polach będzie lepiej, w sensie raz w tym roku wapno, raz w kolejnym roku obornik, nie? Chyba jak tak zrobimy, będzie najlepiej, tak mi się wydaje. I nie ma co ukrywać, że no tak chyba najlepiej to pasowało. I też na jakiej zasadzie w ogóle
działa wapno? Jak ono wpływa na naszą tą glebę, nie? Bo też jestem ciekawy, mało trochę w tym się siedzi, więc zapytam was, bo wy jesteście ekspertami tutaj, na pewno bardziej ogarniacie ten temat niż ja. Więc takie planko ode mnie dla was, co mogę z tym jakby ogarnąć, nie? To może być przydatne, co by nie było, nie? Więc jak ktoś komentarze dla was, a przy okazji, jak już propos komentarzy jesteśmy, to napiszcie hashtag MTZ i wbijcie sobie na Discorda, też możecie sobie wbić, czemu nie, na Discorda wbijajcie i wbijcie sobie na followka, zostawcie Twitcha, no pewnie, że tak, no, nie, po prostu ja uważam, że moje słowotwórstwo jest po prostu genialne, sam jak ktoś jakąś klątwą wrzuca, to po prostu masakra jest, nie? No tak całkiem serio, wbijajcie na Twitcha, stawcie followeczka i będzie spoczko, bo wtedy nie przegapicie żadnych na pewno streamów. Jeżeli ktoś tam powiedzmy nie ma aplikacji Twitcha, to sobie niech pobierze na telefonik, a jak ktoś nie chce używać aplikacji Twitcha, no to na Discordzie wbijajcie, tam dostaniecie powiadomienia o każdym streamie i filmie. Jest taka zakładka, jest taki kanał, który was informuje tylko i wyłącznie o tym, więc warto sobie śledzić to, bo filmy są sprawdzane codziennie o 11 zwykle. Chyba, że mam streama, to są... A nie, dzisiaj streamy, w tym tygodniu streamy będą później, bo teraz mam do pracy na pierwszą zmianę. W sumie, dobrze ty mówię, to jest odcinek na piątek, ja nagram to w niedzielę. W sensie, nagram to 18 kwietnia, co? Tak wyglądam u mnie daily. Masówkę zrobić po prostu jak najwięcej odcinków i potem jakbym trochę odpocząć sobie, ale spokojnie, robię to, że tak powiem, dla waszego dobra. Nie dlatego, żeby zrobić mieć wysrane. Robię to po prostu po to, żeby móc sobie poprawić już niebawem mapę. Bo jestem już coraz bliżej tego, że coraz mniej błędu dostaję po prostu od testerów, z czego jestem zadowolony, bo mogę sobie już tą mapę poprawiać i powiedzmy testować trochę w inny sposób, co nie? Już testować tak bardziej pod mod huba. No i niebawem pewnie jakieś może... Znaczy jeszcze w sumie tak 3 tygodnie, 2 tygodnie dla was, bo dla mnie 3 w sumie, ale dla was jakieś 2 tygodnie testów jeszcze. No i coś już trzeba będzie z modhami kombinować, próbować coś wysyłać. Zobaczymy też jak to wyjdzie, bo po tych testach oczywiście jeszcze raz trzeba sprawdzić na spokojnie wszystko. W sensie przetestować, poprawić i znowu przetestować poprawki, czy to na pewno działa. I dopiero wtedy można coś kombinować, nie? Ale myślę, że to jakoś tam sobie damy radę spokojnie. Wiecie co? Dawno kurczę furcze nie było timelapsów, więc może ja walnę timelapsika. O tak, będzie spoko, nie? Taki timelapsik z takiej perspektywy będzie spoko, więc cóż. Ja was zostawiam tutaj z timelapsem i widzimy się za chwilkę po prostu. Dobra, witam was ponownie oczywiście dalej. Ciśniemy sobie z orką. Właśnie sobie skończyłem, myślę, że timelapse wyszedł spoko. No takie dwa kółeczka akurat walnięte, więc myślę całkiem nieźle. Teraz tak, poprzecznaki sobie po prostu walniemy. Tam jeszcze jeden na końcu i akurat weszło spoko w sumie. Wyszło idealnie niemalże. Bo tu zrobimy sobie jednego. Okej, elegancko. No i jedziemy tam jeszcze zrobić kolejnego. I na kolejne poletko oczywiście, więc fajna sprawa. Naprawdę spoko to w miarę wyszło, od razu gazu, nie ma na co czekać. To jest spoko droga, taka bardzo fajna, piaszczysta, więc ona nie jest taka wyboista, tylko naprawdę taka równa. To można sobie pojechać, nie? W ogóle teraz dałem sobie też sprawę z tego, jak to pole jest, jakie jest ono wąskie, to mi się jakieś te wystają. Ściernisko po rzepaku. Jakie ono jest naprawdę wąskie, nie? Więc fajnie. Mam nadzieję, że w przyszłości dorobi mi się takiego kombajnu, który będzie to pole zbierał naraz. To jest nasz cel w ogóle, zróbmy sobie taki cel. Postawmy sobie właśnie taki cel, który będzie cię o tym pamiętać, a postaram się o tym zapomnieć. Żeby kiedyś mieć taki kombajn, żeby to pole wziąć na raz. Ja go nie sprzedam i będzie cacy, nie?
Potem wiadomo, jak już to pole zrobimy na razy, może zakupimy sobie to pole obok i tamto pole obok połączymy sobie z tym, nie? Ciekawostka taka, może mogą być nawet całkiem niezłe. Nieźle to można było to rozegrać. No myślę, że ta seria akurat z Eastern to dosyć będzie się prężnie rozwijała. Będę starał się to jakichś tam większych maszyn używać. W przyszłości może też jakieś szóstki, czwórki wylecą od Karasia, chociaż nie wiem, no te szóstki to prędzej chyba. Bo czwórki to takie no stukonne, to w sumie to MTZ nie daje rady. Także nie ma sensu chyba brać kolejnego gdzieś tam, nie? No i też ogarnąłem, że potrzeba mi po prostu jakiegoś pola tutaj gdzieś wybrać. Który z tych pól muszę po prostu kupić? Ponieważ jeździć tylko tamtego pola pod lasem trochę jest tak mało opłacalne, nie? Fajnie, że się pojedzie, ale jednak już by się, jak tu się jest, to chce się zrobić coś jeszcze, żeby nie marnować po prostu czasu, bo ten dojazd też trochę zajmuje. A wiecie, droga też nie jest, tu jakaś elegancka, jest trochę wyboista. Więc wiadomo, trzeba to jakoś też uważać, jak się jedzie, nie? No i cóż, lecimy na kolejne pole. Pojedziemy sobie teraz na pole obok lucerny, gdzie była lucerna. I tam sobie też zrobimy orkę. Po orce pojedziemy tam za chatą, co mamy to pole. Jedno, no i to jedno walniemy sobie na... też orkę. Tam będziemy siać rzepak w przyszłości. Rzepak walniemy sobie na dwóch polach. Jest to pole tam, które robiliśmy przy chacie. Właśnie tam zaraz wam pokażę. Jak skończyłem w sensie. No i jest to pole, które jest z tamtych. Nie wiem, czy jedno albo drugie, ale chyba wezmę to większe. Bo tam większy plon, a rzepak przyda się po prostu pod kasę. Nie ukrywam, no to jest tylko, żeby sprzedać i tyle. W sumie każdy plon jest pod kasę, nie? A raczej nie ma czegoś takiego, że trzymamy sobie zboże, żeby trzymać to, nie wiem, ze zwierząt czy coś, nie? Powiedzmy tutaj sobie szczerze, że no polonów musi mieć dużo, żeby po prostu sprzedać sobie je i żeby móc zarobić na jakieś spokosiano na kolejne wydatki nasze, nie? Bo tych wydatków trochę się nazbiera zaraz. No i też krówki chcę dokupić, więc wiadomo. No tak jakby do kolejnego do wiosny wytrzymało mi 50 tysięcy na koncie, to będzie super. No ale zobaczymy, krówki sporo mi zajdą, nie? A jeszcze planuję jakieś 32 tysiące na krówki wydać w sumie. Bo jak 1600 kosztuje jedna. A nie! To 16 tysięcy w takim razie, to mi się pomyliło z 20. Pardonsik. No, to 16 klocków, całkiem spoko. To mi zostanie na koncie jakieś 60 tysięcy. No i jeszcze dyszka tam powiedzmy jakieś, wiecie, głupotki. Paliwo! Paliwo w ogóle. Ej, to może pojedziemy sobie na chatę zatankować od razu. Dobrze sobie przypomniałem teraz. Pojedziemy sobie zatankować, bo to orka trochę zżera paliwa. I w sumie zaczniemy orać tam przy chacie w sumie. O, to będzie nawet spoko. Jak powiedzmy skończymy, to pojedziemy sobie tutaj na to pole, gdzie mieliśmy obok lucerny. Właśnie, na lucernę w ogóle rozrzuciłem obornik. I bardzo spoko się przyjmuje. Jest wszystko w porządku. Ten azot podskoczył chyba, tak? Chyba to jest azot. No, to będziemy dzisiaj też robić, nie? A to na spokojnie. No i fajnie, i może też niedługo jakiś atak na któryś z tych pól, chociaż tym grałem, to są duże pola. I wziąć je, to jest naprawdę sporo, no sporo czasu na to pójdzie, nie? Sporo, sporo. Dobra, no i teraz dylemat życiowy, które pole pójdzie na, z tych pól, które pójdzie na, wiecie, na rzepak, nie? Bo też ten, któryś z nich na kukurydzę, ale to kukurydza dopiero pójdzie na wiosnę, a któryś z tych by się przydało zrobić. Nie, kozacko wygląda sobie ten tezecik, naprawdę. Patrzcie, jak w ogóle paskudna droga się zrobiła. Ja prawdopodobnie tutaj trochę wysypię tego żwiru, wiecie, bo no źle to wygląda, nie? Nie fajnie. A nie chciałem, żeby to tak to wyglądało. A, ja tędy w ogóle rondo mam jakieś, nie? O, nasze dwie przyczepki są zapięte, bo ceny była sprzedaż, jak pamiętacie. A czy ostatnio? Tam kilka odcinków w tył, nie? Zajedziemy sobie tutaj. O, pies czeka elegancko. Pilnuje stodoły. No i spoko. Dobra. Teraz tak, nie wiem, czy kanistry wyciągać, czy po prostu wziąć beczkę wyturlać, nie? Zaraz zobaczymy, co tam mam. Co tu będziemy mieli? Bo za kanistry ogólnie nie poukładałem sobie. Ale chyba beczkę wyciągnę sobie, nie? Wyciągnę sobie powiedzmy beczkę. Dobra. No i tankujemy. I elegancko. Poczko. O. Dobra, niech sobie stoi. No, niedługo jakieś też akcje będziemy coś z tymi działać, nie? Z tymi opryskami, a nie, opryski dopiero na wiosnę. Więc dobra, to jeszcze nie. A w ogóle tu teraz dwukółka stoi, postanowiłem sobie obłożyć, odstawić, bo myślę, że to jest dobre miejsce dla dwukółki, nie? Dobra, i pole, które zaczniemy teraz w sumie działać, to będzie chyba to. Zaczniemy sobie od tego. Tu też trochę zajdzie, może jakiegoś timelapse bym wam też faktycznie strzelił. Bo to w sumie jakoś też tam by się też spoko oglądało. Jakiś tam pierwszy przejazd zrobię z wami, a resztę już na timelapse, nie? Powiedzmy. Dobra, opuszczamy i spadamy. Oczywiście. O, to ciężko idzie. Widać, że obornik sypnięty jest ostro, nie? Ile tu dyszka na godzinę? W sumie nie jest tak źle. Idzie w miarę okej.
Ale dobrze, niech się działa. Niech działa jak trzeba. No, więc fajnie. Jakoś te odcinki tak sobie myślę prowadzić to spoko. Wam też odcinki te podobają. W ogóle to już jest 11 odcinek, więc szybko to idzie. Przyzwoicie dosyć. Na sobotę z tego co wiem będzie chyba jakieś ocenie mapy. Chcę zrobić, bo póki co jest na razie Eastern samo, ale to wiecie. O ja, no klepiemy tu Eastern, żeby powiedzmy coś tam fajnego było na ten kanał. I tak, ta seria trochę trwa dosyć wolno, bo tak powiedzmy co 20 odcinków chciałem robić sezon, co nie? Cały. I to byłoby myślę tak w miarę okej. Że powiedzmy ten 5 odcinków na jedną porę roku będzie w sam raz. Z czego zima jest taką porą roku, gdzie to odcinków będzie mniej, nie wiem, z 2-3 to max, nie? Bo co tam w zimie robić, nie? Spadnie śnieg i tyle, o ile spadnie. Mam nadzieję, że spadnie śnieg. Naprawdę. Mam szczerą nadzieję, że śnieg spadnie i się będzie trochę utrzymywał. Bo będziemy mieli co robić, nie? Coś fajnego zawsze tam się uda ogarnąć fajnie i tak dalej. Godzina która jest w ogóle na zegarku? 12:33. No to spoko w miarę. Nie jest jeszcze źle. Ten odcinek w miarę spoko sobie jeszcze trwa. Dobra, czyszczamy. Lecimy dalej. W ogóle też te pola są nasze, ale jak mówię, nie chcę ich używać, bo one są zbyt duże. Chciałem tam się powiedzmy troszkę, wiecie, dorabiać jakoś powoli. I tak te pola kupić za jakieś tam no kilkadziesiąt tysięcy, nie? Nie tak, że od razu rzucić się na te pola i tyle. A gdy jak już trochę się dorobimy, powiedzmy, będziemy mieli nowy kombajn, to coś wtedy pokminimy, nie? Ale który z tych pól bym chciał sobie ogarnąć, takie. No może jedno, a potem drugie. Coś pomyślimy, nie? Też nie wszystko naraz, wiadomo, na spokojnie. W ogóle patrzcie, jak lusterko fajnie ten krebras wygląda. Wow, kozacko. Jedno z lepszych lusterek. W ogóle to lusterka chyba są poprawione z tego co widzę. Chyba są poprawione delikatnie. Coś tam widzę, co widać, ale nie do końca. To jeszcze spoko w miarę. Może nie, to lusterko w ogóle pokazuje tą stronę. Ha, no to nieźle. No, jakoś sobie tak leci. No i też dajcie znać, co się o tej drodze. Czy tą drogę mogę jakby przerobić sobie ją? W sensie tak, żeby tą trawę w środku jej usunąć. Czy co? Bo ona trochę poskminnie to wygląda, nie? Trochę średnio. Wiecie, w sensie w środku coś nasypać i tyle, nie? Troszkę może zwężyć delikatnie. Delikatnie. Super. Tak właśnie brzmię po 4 odcinkach. Znaczy po 3 odcinkach w sumie, bo dzisiaj poleciałem longiem. Jak mówiłem wam, 4 odcinki nagrałem sobie na zapas. Żebyście to daily jednak mieli cały czas. No i to jakoś w końcu pograłem w tego farminga, kurczę, no bo mało gram, a taką już na tydzień się wygrałem. I teraz wiecie, coś tam innego można podziałać, nie? Także całkiem nieźle to wygląda. Okej. Dobra. Bierzemy sobie drugą stronę. No i co, nie będę was tym zanudzać, patrzcie ile obornika stało. No śmieszne ilości, nie? Po prostu. Z takiej wielkiej kupki co była, znaczy kupy co była. Tylko tyle zostało. Ha, kupy, bo wiecie, obornik. To nieważne. Dobra, to co? Timelapsiki, widzimy się oczywiście za chwilę, nie? No i dobra, wracamy. Słuchajcie, to pole bez kitu okazało się jednym z większych kawałków, jakie miałem tutaj przyjemność, na jakim miałem przyjemność pracować. Naprawdę to jest to dosyć spory kawałek pola. Na całe szczęście sobie powoli kończymy, więc myślę, jakiś jeszcze jeden przejazd będzie powrotny i tyle. A tak to raczej spoko.
Więc git. No i to w sumie też tak. Odcinek trwa już 47 minut, nie? Masakra. A wiem, że większość to jest po prostu timelapsów i tego filmu będzie tak, nie wiem, powiedzmy z 20 minut, więc jedno pole jeszcze sobie walniemy tamto obok, co jest tam, ale no chyba dzisiaj już go nie zmontuję, bo jest za 15, 9, a ja jeszcze muszę zjeść i myju, więc no muszę pilnować tego czasu, żeby się po prostu wyspać, bo nie chcę potem jak jakiś zombie chodzić po prostu po tym, po robocie, nie, wiadomo jak to jest, żeby trzeba też dawać się wszystko, nie? No, ale dobra, spoko. Więc to tam jakoś myślę, spokojnie sobie ogarnę. Was mi to nie dotyczy, tak sobie po prostu głośno myślę. No, ale dobra, fajnie. Myślę, że te speed naprawdę coś wprowadzają nowego do tej mojej serii, do mojego kanału, bo tego nie było. A zwykle jak są jakieś speedy na jakichś YouTubach, to są speedy same. A tu macie speeda takiego trochę wplątanego w gameplaya, z takim tam delikatnym smakiem roleplay. Nie jest zawsze takie jak trzeba. Znaczy nie jest taki roleplay jak do jakiego przywykliście, ale może to i dobrze, bo bez sensu oglądać ciągle to samo. Też wiem, że no często jest tak, że się ogląda to samo, nie? Dobra, troszkę tak się po prostu oddalę, bo wiecie, jest tutaj trochę dosyć szeroko, ja nie wymierzam do końca tej drogi, ona trochę tak sobie w pewnym momencie schodzi bardziej na tą stronę, ale to jakoś problemu chyba nie powinno z tym być, nie? Za wielkiego. No, dobra, spoko. Przejdziemy sobie do tam, zrobimy poprzeczniaka, walniemy tam poprzeczniaka, idealnie właściwie walniemy poprzeczniaka, bo pojedziemy drodze kolejne. Więc fajnie nam to wychodzi. Super sprawa, tak co chwilę spoznałem paliwo. Na razie jest spoko, jeszcze tak jest 1/5, dopiero ubyła, więc jest wszystko na dobrym poziomie. To najważniejsze. I fajniuch, no. Leci dobrze ta oreczka, na spokojnie jakoś tam, nie bez pośpiechu. Trzeba po prostu dobrze to zrobić i tyle, nie? I spadać do siebie normalnie na chatę, w sensie tam na chatę spadać, nie? Tam jest chata za to oborą, dobra. Chyba będzie wszystko już. Już nie mają sensu jakby jeździć dwa razy po tym, nie? I tego orać drugi raz, chyba nie ma sensu. No i dobra, to teraz tak, tutaj sobie zajedziemy, czekajcie. Okej. I sobie przerzucimy tam drugą stronę. O, myślę, że to będzie spoko. Tam jak ktoś jakiś trochę zostanie, to wiadomo, to się też kultywatorem rozbije. Okej, okay. Trochę na górę wjechałem, tak na miedzę. A już sobie z niej zjedziemy. Dobra, spokojnie, żeby w obory nie wjechać, a potem Lipton będzie. No i jedziemy sobie dalej, na kolejne pole. Oczywiście. No więc dzisiaj w sumie taki odcinek dosyć pracowity, ale ten speeder robił swoje, nie? Naprawdę, taka godzinka na odcinek poświęcić, to jest myślę sam raz. Bo wiecie, wy widzicie jakiś tam urywek z tego, znaczy widzicie wszystko, ale po prostu w tempie przyspieszonym. Co to było? No nieważne. Widzicie wszystko w jakimś takim tempie przyspieszonym, a ja sobie spokojnie tutaj działam po prostu. Troszkę też pogram tego FS-a, bo zwykle nie mam jakby za bardzo kiedy grać, to teraz sobie mogę trochę odbić ten czas, nie? O, tak przejdziemy akurat troszkę inaczej niż zwykle. Ale myślę, że powinno być chyba git. O nie, zominam trochę. Dobra, czekajcie. Żeby nie być takim. Ja wiem, że powinno się robić drugą stronę, no ale już trudno. Nie z takich grzyw gdzieś tam zostawiać. No, trochę bardziej od miedzy powinienem podjechać, w sensie od drogi. Dobra, ale elegancko wyjazd. Teraz na kolejne pole lecimy. Nie ma co, nie ma co czekać. No i dobra. Też chciałbym wam jakiś ogólnie film nagrać ze sprawdzania map. O, poczekaj, to już tutaj. Bo trochę nie ma, a tak raz w tygodniu sprawdzenia byłoby myślę spoko. Tak przykład kiedyś trzymałem to tempo, że tam 5 czy 6 odcinków tygodniowo było, to zawsze powinno w piątek było sprawdzenie map. I to też się jakoś tam fajnie wam podobało. Albo tak, w poniedziałek było sprawdzenie map, a w poniedziałek był work in progress, a w piątki było sprawdzenie map, to pamiętam na pewno. W niedzielę były streamy, to był taki dzień wolny. Wtorki i czwartki to była jakaś tam seria. I potem czwartki i soboty to też jakaś seria była, nie pamiętam, że do końca to było, nie? Ale faktycznie jakoś tak to miało miejsce. O, sobie teraz pojedziemy tutaj trochę pola, potworzymy, żeby tak nam nie zabrakło tego. No, może troszkę. Tak, bo wiecie, było tak pusto, sobie zrobimy pola, chociaż nie? Żeby tak pusto nie było. No i już normalnie dalej. Gitarka. Z tego chyba też mam jakieś speedy, zrobię tego trochę, z wami teraz pojeżdżę, porozmawiam. Bo co prawda tam za wiele do gadania jakby nie mam teraz. Ale wiecie, po prostu, żeby też tak nie było ciągle speedów. O, dobra. Tak patrzę w ogóle co tam miga, ale tam jest chyba słonecznik jest na zapotrzebowaniu.
No co by nie było, słonecznik teraz mnie nie jest za bardzo. Znaczy nie mam słonecznika chyba. Chyba, że mam słonecznik, poczekajcie. Jeżeli mam słonecznik, to... O kurczę, czekajcie, to czerwono coś zrobiło. Jeżeli mam słonecznik, to w takim razie git. A nie, coś innego tu jest chyba na przycenie. Co tu jest na przycenie? Mleko, a na mleczarni. Też ogólnie ceny całą czarni tam sobie rosną powoli. Więc nie to, nie te ceny. Ceny sobie ciągle tam rosną. Więc czekam oczywiście na to, co się stanie po prostu, jak już to minie, powiedzmy, ten okres taki. Że się ceny unormują. No ale raczej sprzedawać zboże to chyba w zimie prędzej będzie, nie? Myślę, że tak, że to nie, nic tutaj raczej nie zmienia i ta zima będzie takim okresem, w którym to zboże trzeba będzie sprzedawać po prostu. Bo póki co to teraz nie ma sensu raczej. Więc czekam do zimy z resztą zbóż i potem wwozimy sobie resztę, nie? Tam co zostało mi już. Dobra. O, no ogólnie na tym miejscu teraz jeździmy. Planuję posiać? Marchewki się sieje, tak. A się... To jest tak z burakami. Buraki się sieje i potem się je kopie, a ziemniaki się sadzi i potem się kopie, nie? Chyba tak to działa. To znaczy na pewno. A, właśnie. Nie odnosimy się do tego wcześniej, ale dziękuję za wszystkie komentarze, które mówiły, że rzepak nie jest takim zbożem, tylko jest rośliną oleistą. I to w sumie ma jakiś sens, bo dobrze mówiłem, że to jest zboże, ale nie do końca bym pewny. Wy mi poprawiliście, że to jest roślina oleista, tak samo jak na przykład tam słonecznik, nie? Że to jest taka, nie jest to zbożem, tylko to jest to po prostu zwykłą roślinną taką, którą się uprawia. No i w sumie ma to sens. Dobre wytłumaczenie i też pomogliście mi trochę w takim zrozumieniu tego wszystkiego, więc fajnie, dziękuję. Żeby nie było, czytam wszystkie komentarze, serduszku, jakie tam, jakie trzeba. No i dzisiaj chyba nie było żadnego serduszka, z tego co pamiętam. Nie było w sensie żadnego hashtagu, więc jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to taki hashtag MTZ. To już to mówiłem? Chyba mówiłem hashtag MTZ. No ale jak ktoś na hashtag MTZ, to zostawcie i wam walnę serducho, oczywiście. Trzeba troszkę społeczność budować. Ostatnimi czas naprawdę widzę, to te łapki zaspadają. To się nie przez was oczywiście, bo jakieś tam statystyki były, mam na kanale, pokazuje mi 1100 łapek, chodzę na film, jest tam 800, nie? No i... A gdzie reszta? No kurde, come on. Tak samo jest z subskrypcjami, nie? Po prostu giną gdzieś tam w tle, a za jakiś czas nagle jest strzał i dostaje plus 60, co nie? I myślę, że te subskrypcje po prostu one są cały czas, tylko po prostu one mi znikają gdzieś tak jakby... fizycznie jakby powiedzmy są, ale gdzieś tam w domyśle ich jakby na jakiś czas nie ma, jakby coś się bugowało, nie? Więc trochę słabo, ale dziękuję za każdą łapkę, za każdą subskrypcję na YouTubie i za followka na Twitchu. To naprawdę bardzo fajnie, że tak motywujecie mnie tym, że chcecie to robić, nie? Ostatnie dwa streamy, które były na Twitchu, to po prostu wow, dziękuję wam serdecznie, super sprawa. Oczywiście mówię tutaj o tych streamach, co były tam w poprzednim tygodniu, co nie? Bo teraz to nagrywam tak... No, ciężko się nagrywa na zapas, naprawdę. Ale myślę, że wiecie, co chodzi, nie? Co by nie gadać. Może trochę sobie pojeździmy teraz takiej perspektywy? Nie. Ta naklejka w tym MTZ-cie, jest po prostu cudowna. Tak fajnie pasuje tutaj. Pytałka to w ogóle koks są. Takie żółte bardziej. Nie, no fajnie to wygląda. Super anska sprawa. Trochę coś innego zawsze, nie? Dobra. No i cóż, może speeda wam mnie jakoś tam raczej nie będę z kolejnego trzaskał, aż może trzasnę, bo nie mieli tym miejscem zejdzie i tak odcinek trochę godzinkę. To może tego mikro speeda wam jakoś walnę, nie? A co, dzisiaj speedy same. Dobra, to odpalam wam speeda, dzisiaj mam się trochę speeda w odcinek, ale to nic, sobie pogonacie troszeczkę. I cóż, zapraszam do oglądania kolejnego i widzimy się za chwilę. No i dobra, wracamy ponownie. Już jesteśmy po tym timelapsie. Trzy timelapsiki stali się także dosyć bogato, bym powiedział. Fajnie, fajnie. Dobra, coś takiego tam sobie wymyśliłem, przynajmniej macie jakąś fajną nutkę. Znaczy nutkę, fajne jakieś tam zawsze... Czy w sumie nutkę też fajną macie, zawsze jakąś puszczoną. Zwykle staram się w ogóle inaczej. Poprawiacie mnie zaraz, mówicie, żebym wolniej mówił. Że to pomoże po prostu w moim mówieniu, jakby takim... wyraźniejsze, bo oczywiście ja nie mówię
niewyraźnie, tylko mówię za szybko po prostu i przez to mówię niewyraźnie. O, w ten sposób, nie? Dlatego chciałem po prostu mówić wolniej, żeby jakoś się tego przyzwyczaić, no ale to jest... Ja nie potrafię mówić wolno, co nie? Ja po prostu nie potrafię mówić wolno jeszcze... O, to tragedia, no ale dobra, nieważne. Więc tak, fajny timelapsik wyszedł. Mam nadzieję, że te nutki też wam się podobały, bo staram się jakieś takie country puszczać. No i znowu to samo zrobiłem, nie? Znowu, polski Eminem, kurde. Ktoś dobrze tam napisał kiedyś, nie? Że polski Eminem, jak tam coś powiedziałem, blablabla, nie? No ale tak. Staram się jakieś country puszczać, że takim, wiecie, takim wiejskim stylu było, ale nie jakieś takie disco ball czy coś, tylko takie fajne jakieś country, które normalnie można sobie gdzieś tam posłuchać na udaczku. No i też parę osób tam pisze, co to za muzyka, co to i tak dalej. Ogólnie to jest taka muzyka, którą puszczam ze stronki od partnerstwa, co nie? Bo tam jak jesteście partnerami, powiedzmy gdzieś na YouTubie, to dostajecie jakieś tam różne bonusy, nie? No i właśnie między innymi przez to dostałem dostęp do takiej pewnej strony, która tam publikuje nutki, które można śmiało używać w swoich filmach i nie ma za to żadnych niepotrzebnych, że tak powiem to spięć z YouTube, chodzi o prawa autorskie. No i to spoko jest, bo wtedy mogę sobie jakieś fajne nutki użyć, a nie muszę się tam, wiecie, jakieś zgody starać, coś takiego, nie? Także całkiem spoko. No i to właśnie jest jedna z nich. A ona się nazywa Country Gold chyba, z tego co mi się kojarzy. Więc jakby ktoś chciał, to wpiszę sobie Country Gold i może wyskoczę, bo nie wiem, czy to jest na YouTubie. Nie mam pojęcia. W każdym razie Country Gold się nazywa nutka. Zwykle ją używam do timelapsów. I spoko. Dobra. Dla ciekawostki, tak wam powiem. Że jest 13.11, czasu nie przyspieszałem. Godzina 7 filmu. Sam raz, nie? Godzinka orania. No i spoko, 3 pola zrobione, nie? I jeszcze reszta. Jeszcze będzie raz, dwa. Pole tutaj, co było tam obok. I drugie to 129 chyba? Nie, 294 jeszcze to pole zostało. A reszta jest już po orana. No, no i spoko. Więc w miarę to sprawnie poszło. Także dwa poletka, jedno mniejsze, drugie większe. Ale to tam gdzieś też ogarnę sobie poza odcinkiem, raczej już nie będę was tym męczyć. Tym bardziej, że te pole zostawię sobie na później, bo teraz chciałem troszkę właśnie pójść w ten rzepak i jest 13, a jeszcze właściwie za chwilę dla was, znaczy za chwilę nie, dla was jutro pewnie, albo coś takiego, ale będzie odcinek kolejny, w którym to będziemy sobie kultywatorować, pewnie przygotować wszystko pod siewy i tak dalej, bo chcę ten rzepak szybko zasiać i potem móc już pójść dalej, co nie, żeby już coś tam podziałać, powiedzmy, więcej. Dobra, więc spoko. O, tak właśnie rozkminiałem, kurczę, którędy przyjadę, będę musiał miedzą jechać albo coś. Ale zapomniałem, że to mam przecież swoją łąkę, która dopiero co została wykoszona. Też ogólnie, jak widzicie, obornik rozwiozłem po tym polu, po tej łące. No i dało troszeczkę takiego boosta do wzrostu na pewno. No więc tyle szczęścia, bardzo fajnie. Dobra, i tu teraz ostatni przyjazd, tędy pojedziemy sobie. Czekajcie, tutaj zawika będzie. Przez miedzę, hopsa, hopsa. Hopsa, 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 sa chciałem powiedzieć. Dobra. No i fajnie, młodzieżowo. No i będziemy zaraz zawijać na chatę, oczywiście. Chyba do końca zrobiłem, nie? Chyba do końca, dobra. Jedziemy, powiem wam szczerze, w końcu. Naprawdę, już mam dosyć. Trochę dzisiaj sobie walnąłem tych odcinków, ale myślę, że tak tragicznie wcale nie było. Staram się wam jakoś tam fajnie dobrać tematy odcinków, żeby nie było nudno. Coś tam, jakieś remonciki, zawsze coś tam nowego się przyda, nie? No ale nieważne. Jedziemy na gospo, zaparkujemy sobie, będziemy pewnie odcinek kończyć, bo troszeczkę już on trwa, a montaż raczej sobie stawię na jutro. Już dzisiaj chyba miałem siły na ten montaż. Wystarczy, że 3 firmy obrobiłem i wyrenderowałem. Sprawda, tam jakiegoś wielkiego montażu nie było, ale zawsze coś tam się tego musiało porobić, nie? Zawika tędy będzie. Może nawet sobie umyjemy go. No, w sumie można umyć, czemu nie? O, tak sobie stanę w tym miejscu pod garażykiem i gasimy sobie go. Dobra. Bliska. Umyję sobie później. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie o tej konfiguracji. Znaczy, jak ona wam się podoba, ten MTZ-cik. Dla mnie jest po prostu opór, ale wystarczy się oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz followka na Twitchu. A ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę oczywiście do kolejnych filmów. W przyszłości, pewnie jutro jakieś. No
i cóż, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdro.